Witam w ostatnim odcinku naszej opowieści o fotografii otworkowej. W ostatnim odcinku naświetlaliśmy zdjęcia w terenie. Pokazywałem, jak zakładać papier, jak ustawić kamerę otworkową. Naświetliłem wtedy 3 zdjęcia. I mam jakąś wiedzę teraz już o tej kamerze otworkowej, którą zbudowałem. Po naświetleniu pierwszych zdjęć kamerą otworkową nasuwają się pewne wnioski. Pierwsze zdjęcie, które zrobiłem, okazało się zaświetlone. Kamera była ustawiona bokiem do źródła światła, do słońca. No i widać, że to, co czarne, zostało zaświetlone. Następne zdjęcie było robione tyłem do słońca i okazuje się, że to zdjęcie jest dobrze naświetlone. Trzecie zdjęcie, które robiłem przy ruinach Zamku Mersztyńskiego, okazało się całkowicie niedoświetlone, więc nawet go nie pokazuję. Kolejne naświetlenia tą kamerą otworkową już dały mi tą wiedzę, że kamera w niektórych położeniach może zaświetlać, więc użyłem do tego taśmy klejącej, obkleiłem tutaj miejsce, gdzie tutaj mogły nastąpić te zaświetlenia. Przed dzisiejszym spotkaniem przeprowadziłem kolejne testy. Chciałem zobaczyć, jakie czasy naświetlania będą prawidłowe w takich warunkach. Pierwsze zdjęcie naświetliłem w czasie 1 minuty i zdjęcie jest lekko niedoświetlone. Widać, że jeszcze brakuje tutaj szczegółów w cieniach. Drugie zdjęcie naświetliłem przy czasie naświetlania 2 minuty. I tu już jest całkiem fajny rezultat. Trzecie zdjęcie zrobiłem przy czasie 3 minut. I tu już widać, że zdjęcie jest prześwietlone, wszystko jest czarne. Następnie zrobiłem jeszcze jedno zdjęcie, które było zbliżone do tego, czyli tutaj było 2 minuty, a tutaj było 2 minuty 20 sekund. Jeszcze się więcej pokazało tych szczegółów w cieniach i myślę, że to jest najlepszy z tych negatywów. Następnie zrobiłem jeszcze jedno zdjęcie przy tych samych warunkach oświetleniowych, przy tym samym czasie naświetlania i dzisiaj pokażę, jak wywołać to zdjęcie w ciemni. Zanim to zrobimy, pokażę jeszcze przy zaświeconym świetle, jak obchodzić się z chemią, jakie potrzebujemy narzędzia do tego. Do wywołania zdjęć potrzebujemy po pierwsze pomieszczenie, które możemy zaciemnić całkowicie. Jeżeli chodzi o przybory, to potrzebujemy tak, 3 kuwety. I w pierwszej kuwecie należy umieścić wywoływacz. Wywoływacz jest to substancja chemiczna, która powoduje wywołanie obrazu utajonego. Do następnej kuwety musimy nalać przerywacz. Substancja, która przerywa proces wywołania. Przerywacz możemy kupić w sklepie fotograficznym, ale też możemy użyć zwykłej wody z octem. W ostatniej kuwecie znajduje się utrwalacz, który powoduje to, że zdjęcie nie zniknie po jakimś czasie. Wszystkie te odczynniki chemiczne można zakupić w sklepach fotograficznych, no najlepiej przez internet. Oprócz kuwet potrzebujemy jeszcze takie szczypce, którymi będziemy zdjęcia przekładać z jednej kuwety do następnej. Oprócz tego potrzebujemy jeszcze termometr ciemniowy, którym będziemy mierzyć temperaturę roztworów. Do przechowywania tych roztworów najlepiej użyć specjalnych butelek, które mają jakby zmienną pojemność. Należy pamiętać o tym, że odczynniki chemiczne, mając dostęp do powietrza, szybko się utleniają. Dlatego należy wycisnąć powietrze z butelki, w której są przechowywane. Do odpowiedniego przeprowadzenia procesu wywołania potrzebujemy jeszcze zegar. Pierwsza czynność to odpowiednie
odpowiednio szybkie zanurzenie kartki w roztworze. Czyli robimy to w ten sposób, że wkładamy tak i szybciutko, tak żeby cała weszła i przez 1,5 minuty wywołujemy. Ważne jest też, żeby poruszać tą kuwetą, żeby ta chemia się wymieniała. Przekładamy do przerywacza i przez 20 sekund poruszając kuwetą przerywamy proces wywołania. I kiedy minie 20 sekund, tak samo jak wcześniej przenosimy, ale teraz już przenosimy do ostatniej kąpieli, czyli do utrwalacza. Po 1,5 minuty wyciągamy, przekładamy do zwykłej wody, czystej, w temperaturze też około 20 stopni. A teraz przeprowadzimy już prawdziwy proces wywołania naświetlonego zdjęcia. Teraz przy świetle ochronnym wyciągam z pudełka negatyw, dociskam delikatnie i poruszam kuwetą. I tu już widać, jak nam się zaczyna pojawiać obraz. Bardzo szybko. Po pewnym czasie zaczyna się ten negatyw wyłaniać spod lustra wywoływacza. Już przy świetle ochronnym nawet widać, że ten negatyw jest prawidłowo naświetlony. I przenosimy do przerywacza. I przenosimy do wody. Zdjęcie jest prawidłowo naświetlone, dobrze wywołane i przez 2 minuty płuczemy. Instrukcja podaje, że wystarczy 2 minuty, ale dla pewności można zawsze dłużej, to nie zaszkodzi. I mamy wypłukane zdjęcie, negatyw. Teraz musimy go tylko wysuszyć. Po zakończeniu całego procesu odczynniki zlewamy do odpowiednich butelek. I wyciskamy. I mocno zakręcamy. Mamy już wyschnięty negatyw. Co teraz należy z tym zrobić? Można zeskanować i odwrócić w programie komputerowym. Można też zrobić odbitkę stykową. Jeżeli udało mi się Was zainteresować fotografią otworkową, to zachęcam do budowania własnych kamer, do eksperymentowania i szukania ciekawych miejsc w naszej pięknej okolicy. A jeżeli będziecie mieć jakiś problem, to możecie się ze mną skontaktować i chętnie pomogę. A jeżeli zbierze się grupa ludzi, to bardzo chętnie przeprowadzę takie warsztaty fotograficzne już na żywo. Życzę udanych efektów i do zobaczenia.